Grałem na batonie króle, grałem forbet, no i po prostu sipnął tam gdzieś. To było jakoś około 2,2 miliona dolarów. To było około 16 milionów, 17 milionów HK, coś tam. Był pod 2,2 miliona USD? No i 1 milion na gracza, coś koło tego. Nie, bo to robi... jak on ci szypuje i co wtedy? Jakie są uczucia twoje? No, bardzo zadowolony jestem. jak zobaczyłem, że ma asy, to nie, już nie byłem zadowolony. Witamy wszystkich w podcaście z jednym, jedynym, słynnym, najlepszym, wielkim Limitlessem, Wiktorem i Limitlessem. Witam. Moi drodzy, udało nam się doprowadzić do sytuacji, kiedy Wiki, latając pomiędzy Hongkongiem, Wietnamem i Kambodżą, i One Butter wreszcie wylądował tutaj u nas na Malcie w biurze. I pomyśleliśmy, że miło będzie, abyśmy sobie porozmawiali wspólnie, Wiktor, żeby troszeczkę światu powiedzieć, co tam właściwie dzisiaj u ciebie słychać. My osobiście się widzieliśmy ostatni raz, co? Rok temu. To właśnie odkąd zacząłem grać więcej live, no to wpadłem w wir wydarzeń i no, postanowiłem trochę mniej się udzielać w mediach. No ale teraz właśnie jest trochę luźniej przez to, że dużo ludzi jest w Vegas i w wolnym czasie postanowiłem przylecieć właśnie zobaczyć, co tu się dzieje i powiem, że no, wszystko zmierza w dobrym kierunku. No dobra, powiedz mi proszę, no to zacznijmy może najpierw od gry online, bo przeszedłeś wszystkie limity na starcach. Z tego co wiem, masz w tym momencie nawet lobby na 200-400. No jakie to jest uczucie? Powiem, że właśnie to, do czego dążyłem, to w miarę mi się udało dojść w online. Teraz jest może z 5-6 graczy, z którymi mogliby ze mną grać non-stop i ile bym chciał, ale nie wszyscy są tak często online, no i właśnie szukam kolejnych wyzwań. Niestety jest postęp sztucznej inteligencji w online i też przez to trochę swoją większą fokus wprowadziłem, żeby grać więcej na żywo, ale powiem, że mi się wydaje, że po lecie będzie znowu trochę więcej akcji w online, no i w sumie teraz po prostu najłatwiej to dojść na szczyt, a potem jak już się tam jest, no to jest ciężej, dlatego to zobaczymy. To jest bardzo proste. Króciutko. Króciutko, no. Króciutko, ale Wiki, powiedziałeś coś bardzo ciekawego, co mnie osobiście też ciekawi. I dużo osób mówi o botach. Powiedziałeś o sztucznej inteligencji, która się zaczęła pojawiać w boksie, nie? Jak myślisz, jaka jest żywotność pokera w tym momencie, jeżeli no jako ekspert światowej klasy, tak miałbyś powiedzieć, w tym momencie? Jesteśmy jak Indianie. Ja jestem bardzo optymistycznie nastawiony. Dziękuję, panie redaktorze. Jestem bardzo optymistycznie nastawiony. Wydaje mi się, że w najbliższym czasie oczywiście jest postęp sztucznej inteligencji, ale też strony pokerowe będą w tym zakresie działać, żeby też jakby ulepszyć detekcję takich graczy. No i nadal w heads-upie może być to trochę bardziej problematyczne, ale jeżeli chodzi o rig, no to jeszcze kilka lat, żeby był taki pełniej autonomiczny bot, no na razie jeszcze czegoś takiego nie spotykałem. Także będzie dobrze. Mm-hmm. A bot ten, który wygrał z profesami z Vegas na 10 BB na 100, ten z MIT? A to znaczy, mi się wydaje, że on nie grał z najlepszymi graczami na świecie. To byli gracze, którzy są bardzo dobrzy oczywiście, ale to nie było top czołówki. Nie, ale akurat mówię, że to ja bym miał grać tego heads-upa. Bo to w sumie nie jest moja główna gra, ale też ten komputer miał bardzo dużo czasu na decyzję. To było tak zrobione, że po każdej ręce mieli restartowane steki po 200 BB i ten komputer mógł liczyć dość długo na ternie, także to nie było taka gra jakby w prawdziwych realiach, gdzie tam człowiek ma około 30 sekund na decyzję, dlatego mi się wydaje, że przez to, że miał więcej czasu na decyzję, to drzewo gry było dość o wiele większe i ten komputer mógł zrobić takie decyzje, które właśnie gracz by sobie nie mógł z nimi poradzić. Plus też gracze nie mieli dostępu do HUD-a, nie mogli znaleźć jego leaków, także to było takie niezbyt... Nie dostali jego HUD-a? Tak? Nie dostali HUD-a, czyli to nie było zbyt przyjazne środowisko dla grinderów. I jeżeli by ktoś miał grać właśnie z domu, ze wszystkimi statami, miał... Tym bardziej, że naukowcy mieli czas na analizę graczy, a gracze właśnie mieli tylko dane z gry, ale już nie mieli jakby właśnie tego HUD-u i dlatego ciężko było zareagować. Ciekawe, to takie niuanse, o których nie wiedzieliśmy. Tak, plus jeszcze ten bot się adjustował codziennie i na przykład jedna strategia, którzy gracze analizowali bota, na następny dzień
podebrali jakąś strategię, to na przykład ten bot grał zupełnie inaczej i zajęło im to kilka godzin, żeby się połapać, że bot zmienił na przykład jakieś frekwencje i dlatego przez to, że nie ma aż takich realistycznych właśnie ustawień, jak jest w online, że gość ma hada, może sobie analizować swojego przeciwnika, to nie powiedziałbym ostatniego słowa, że to już na pewno bot pokonał człowieka. Gorzej by było, jeżeli to by grał człowiek wraz z botem. To jest ciężko, bo wtedy człowiek mógłby sobie zrobić jakieś ludzkie decyzje, plus miałby jakąś pomoc ze strony komputera, no to z takim czymś ciężej teraz walczyć, ale dlatego no, udało się w tym formacie pokonać ludzi, ale wydaje mi się, że jakby to zrobili tak bardziej realistycznie, to jeszcze sztuczna inteligencja nie byłoby na tyle mocna, żeby to pokonać. A co ma bardziej skomplikowane drzewa GTO? Heads up czy Six Max? W Six Maxie jest więcej wariancji, czyli trzeba wbijać więcej z różnych sytuacji. Więcej scenariuszy. Tak, heads up jest bardziej statyczny, bo tam masz zawsze dwóch graczy i masz określone drzewo gry. Mhm. A w Six Maxie masz tam jakiś spot freeway, masz four-way, masz jakiś jeden na jeden i dlatego ciężej zrobić jakiś engine, żeby to się skończyć. To było moje pytanie, nie? Czyli jakby Six Max ma dłuższą wyższą. Six Max jest trudniejszy do obliczenia na pewno, tak. A jeżeli chodzi o drzewo gry, miałem na myśli, że po prostu więcej czasu potrzeba, żeby wbić jakiś sizing i potem to policzyć. I komputer taki sztucznej inteligencji nie ma na tyle czasu, żeby to wszystko zrobić real time. Rozumiem. A w jaki sposób w takim razie na ten moment myślisz, że poker roomy mogłyby taką detekcję półbotów uskutecznić? Wydaje mi się, no już teraz idą dobre postępy w tym kierunku. Dużo graczy, szczególnie w community high stakes, jeżeli ma jakieś podejrzenia, to wysyła reporty i po prostu ten poker room to weryfikuje. Na przykład jest jeden z metodą weryfikacji to, że gracz musi sobie nagrać jak gra i potem to poker room porównuje z tym, jak grał bez tego, czyli po prostu musi mieć kamerę za plecami, musi grać i potem on porównuje czas decyzji. To jest po prostu, to się dzieje w high stakes, czyli jeżeli jakiś nieznany gracz się tam pojawia, no to często musi przejść taką weryfikację. Ale to bardzo ciekawa ten metoda porównawcza, bo ja wiedziałem. No przepraszam. Ja wiedziałem absolutnie o tym, że jest taka forma weryfikacji, o której mówisz, tak. Ale myślałem, że to chodzi właśnie o jakby przypisanie twarzy do nika, sprawdzenie, czy faktycznie klikasz, nie masz żadnych narzędzi i na tym kończą całą operację. Bardziej mi się wydaje, że to jest tak coś typu machine learning, czyli potem oni porównują szybkość kliknięcia, szybkość decyzji, porównują to też do drzew GTO i... Ale jednak wydaje mi się, że mogliby to zrobić bardziej sprawnie, bo to nadal jest tak, że po kilku miesiącach właśnie ciągłych zapytań, no to nagle oni zmuszają, żeby to zrobili. Ale jeżeli takie coś przeszło, szczególnie, że ten, kto nie ma czego ukrywać, to by chętnie by to sam zrobił szybko, czyli mogliby zrobić tego typu weryfikacje i myślę, że z czasem będzie to coraz bardziej sprawnie robione, podobnie z różnymi metodami, o którym może też nie będę się wgłębiał, ale sporo tego jest i mi się wydaje, że to szczególnie na największym pokerumie, no to może być dobrze zrobione. A jakikolwiek pokerum poza PokerStarsem do tej pory robi tego typu weryfikacje? Właśnie z tym jest niestety problem, że jednak Starsy są najlepsze w tym co robią i dużo jest takich nieznanych ników na innych pokerumach, które najgorzej mi się wydaje z jakimś mid-stakes, gdzie ta pula graczy jest większa i może gracze sami są mniej świadomi tego, kto jest na przykład botem, kto nie, albo kto może być podejrzany i przez to właśnie jest trochę gorzej z tym zabezpieczeniem, ale nadal jestem dość optymistycznie nastawiony i mam dużo znajomych na wszystkich limitach, którzy nadal wygrywają i wiem, że na pewno grają właśnie własną ręką, także skupiłbym się bardziej już na swojej grze, nie mówieniu, że tam dużo jest botów. No zdecydowanie, ale no jakby fajne jest to, że te, tak jak powiedziałeś, jakby to jest taki proces, który jest faktycznie przez security team, tam już opracowuje metodę, bo to z punktu widzenia PokerStarsa, bo w momencie, kiedy ten bot, półbot wejdzie do użytku codziennego, no to tak naprawdę zabija im gry, a tak. Zabicie gry warunkuje to, właśnie, że oni nie mają rejku i to wpływa na ich przychody. No. Koniec gry, muszą zlikwidować firmy. Moment, w którym gracze rekreacyjni się o tym dowiedzą też, nie? Ale wydaje mi się, że rekreacyjni gracze grający na najwyższych limitach są świadomi takich rzeczy. Myślę, że na przykład Imagine King nie jest świadomy. Wydaje mi się, że nie. Po prostu, szczególnie, że teraz w high stake no nie czuję się, że gra się z jakimiś botami. Po prostu większość graczy
jest już na tyle dobrych i na tyle dużo pracowało poza grą, że nawet sama jej gra zbiera świadomość tego, że to możliwe, że jest komputer, tak naprawdę to gra człowiek i często tacy gracze rekreacyjni po prostu są tam, żeby dobrze spędzać czas, nawet mogą ograć pro, bo nie są aż tacy źli i często raczej nie, prędzej są myślą prędzej, że na przykład soft ich oszukuje, co też nie jest prawdą, no, dlatego tak. Mi się wydaje, że to bardziej w tym stylu, ale raczej to nie jest jakiś mainstreamowo, że coś takiego możliwe. Często bałbym się o to, że takie tego typu helpery są prosi, będą mogli być bardziej zagrożeni, bo to po prostu taki półbot albo bot grałby częściej przeciwko zawodowcom i wtedy dużo woli by było, bo tak czy siak, no, powiedzmy 80% czy 70% woli na startach to jest po prostu grają prosi między sobą, przynajmniej na jakieś 5K+. No to właśnie z drugiej strony Poker Room ma w interesie postawienie takiego bota wręcz. Tak, no to też jest prawda, faktycznie. No chyba, że ktoś właśnie wtedy by z nim mniej ludzie grali, jeżeli ktoś by był jakimś dużym winerem i naturalnie rzecz, kolej rzeczy, że jakaś część zawodowców by wtedy po prostu omijałaby go i nie chciała startować stolików. No dalej, to jest, dalej jest stolik Six Max, no nie postawiliby chyba 6 botów, którzy by grali przeciwko sobie, ale z drugiej strony mogliby mieć 5 slotów na Six Maxach i czekać po prostu na gracza rekreacyjnego. Mm-hmm. Prosi by wiedzieli, że to są boty i nie graliby z nimi. No. No ale to w ten sposób by zdyskwalifikowało dany poker room i z punktu widzenia marketingowego dałoby się zrobić negatywny marketing, tak, który by po prostu odciągnął graczy, nawet rekreacyjnych, od tego poker roomu. Mm-hmm. I też jest tak, że nikt jakby się z nienacka tam nie pojawia, grając 5K i pokazując tylko światowej klasy pokera. Czyli często, jeżeli się jakiś nowy gracz pojawia na danym stole, to możemy zobaczyć, czy grał kiedyś NL1000, czy tam NL600, jakim stylem grał i po prostu często można wywnioskować, że aha, ten gracz pewnie się podnosił po limitach czy coś, czyli byłoby to dość mocno podejrzane, jeżeli by nagle pojawiło się kilku graczy nie wiadomo skąd, bardzo mocnych i nie wiadomo z jakiego kraju, że go nikt nie zna, no to wtedy by to nie przeszło. Wyczerpaliśmy. Wyczerpany temat, panie redaktorze. Kto jest twoim zdaniem obecnie poza tobą w top 5 graczy Six Max? No, ciekawe pytanie. Na pewno trzeba wyróżnić Linus Love. To będzie w tym roku, no to pokazał wszystkim, że jest najlepszy. No proszę, czyli jakby klasyfikujesz go jako lepszego od siebie nawet? Tak, w Six Max. No tak, na pewno można powiedzieć. Co jeszcze? No chciałem go tylko jego pewnie wyróżnić. Reszta graczy właśnie typu Katia, no to nagle trzymają poziom i właśnie z tej części graczy, którzy właśnie jak bit to idzie dużo robią dużo woli na startach, no to ich trzeba wyróżnić, a resztę to po prostu większość graczy, którzy są w stanie i chcą grać regularnie na 5K, no to są bardzo mocni. Także po prostu wyróżnił Linusa, bo w tym roku najwięcej wygrał ze wszystkich. A reszta, no to wszyscy gracze, którzy są jakby w lobby, to grają mocno i nie chcieliby już od kogoś pominąć. Tak, mm-hmm. Tak. A jak bardzo na przykład odjeżdżają czysto skill-wise gracze, powiedzmy, z top 20, mówię o tym bottom 15, z top 20, do ścisłego top 5? Powiem, że nie jakoś bardzo dużo odjeżdżają. Szczególnie, że akurat ten rok na Starsach był taki, że nie było jakoś zbyt wielu regów online, sporo graczy na przykład jest jakby pół retired albo gra gdzieś na żywo, ewentualnie grają w jakichś innych miejscach, dlatego właśnie akurat top 15 to im mniej więcej jest tyle, ile regów jest online. Może 10 regów byłoby w ciągu roku online, którzy by grali jakieś 3 max, coś takiego, także oni wszyscy trzymają w miarę poziom. Prędzej bym powiedział, że jaki jest odjazd, może top 5 od jakiegoś top 10 to by było prędzej. Powiedziałbym, że tak, jest spora różnica. Wszystkie takie gra jest trochę bardziej czystsza, w sensie, że mniej jakichś takich możliwych błędów albo spazów, ale no powiem, że non stop idzie, jest progres i gracze są coraz lepsi. Prędzej właśnie to top 10 właśnie trochę od ten poziom ich trochę rośnie, ale dużo jest graczy na 10-20, którzy też mają bardzo, bardzo dobrze poukładaną grę. I to po prostu już chodzi o to, że muszą ją jakoś przetestować, bo wiadomo, że mniej jest jakiejś gry między nimi w 3 maxach i dlatego ciężko oszacować, na ile są mocni. Cześć. I teraz takie, też myślę, ciekawe pytanie, które mnie strasznie, bo jestem ciekawy twojej odpowiedzi. Macie line-up, gdzie gracie sobie Six Maxa na Starsach 50-100, nie ma fisza,
sami regowie. Jak często zdarza się sytuacja, w której faktycznie widzisz, że jeden z regów odjechał, po prostu tak odpłynął na zasadzie 4-5 balinów, po prostu stiltował, tak czysto przetiltował w ciągu godziny. Tak odpiął, wiesz, mindsetowo pasy. A odkąd gram na starcach, nigdy mi się czegoś takiego nie zobaczyłem, nigdy czegoś takiego nie było. Także prędzej jest to jakiś może rek MTT, który czasem by się pojawiał, ale i tak nawet ciężko mi przypomnieć jakiegoś takiego dnia, gdzie coś takiego by się zdarzyło. Raz jeden gość zbastował rolę, ale to był bardziej taki jak jakiś rek mid-stakes. Pojawił się nagle na 50 ton i tam sporo przegrał, nawet potem wyżej poszedł. A to na 2 plus 2 chyba Valentin, tak. To tylko taka historia, która mi się przypomina, ale żeby właśnie jakiś regów, szczególnie, że rzadko jest typowo six max, często jest po prostu jakiś 4 max, tam 3 max. Ostatnie 50-100 w tym roku, no nie było tak raczej sytuacji, gdzie był jakiś typowo 5 max, że sami redzy, często jest właśnie jakiś 3 max, 4 max, tego typu. Czaję. No a najwięksi luzerzy w tym momencie, wśród są w ogóle luzerzy w top 15 na NL5K+, wśród regularsów? Na pewno. Tak, no o tym się nie mówi, no właśnie Baronowi niezbyt się złożyło w tym roku, to on jest jednym z największych luzerów, ale to też nie ma zbyt dużej próbki, także nie wiadomo co tym sądzi. Znaczy to w związku z tym, że High Stakes DB ma wiesz, otwartą bazę, no to jakby to nie jest chyba... Ale też nawet High Stakes DB już, już High Stakes DB już gdzieś od pół roku prawie nic nie trakuje, a przedtem też bardzo dużo handów omijało, także... Bo zoomów nie mogły trakować. I zoomów i też często na przykład nawet nie pokazało mojej najwyższej puli z Perkinsem, jak miałem na stole z Perkinsem, gdzie tam było chyba 80 kapot, nie pokazało nawet tego. To na starcie był twój największy pot, 80 koła, czy nie? Coś koło tego chyba. No a to bo graliśmy 100-200, wtedy miałem streeta, jak kul miał dwie pary, no to wtedy... Aha. Ale nawet właśnie, no, nie, to po prostu pokazałem jako przykład, że spora część rąk jeszcze przedtem nie była trakowana, także to High Stakes DB teraz nie działa najlepiej, plus często pojawiają się takie jakieś artykuły rodem ze szmatatu, żeby po prostu przyciągać jakąś uwagę, a sam tracking no, nie jest zbyt dobry tam. Rozumiem. Bo mówiłeś o tej anegdocie, gdzie mid-stakesowie zbastował rola. Pozwól, że się naleję, Jasik. O, bardzo dobrze. Robimy sobie jakąś normalną interakcję ludzką. Nie... Przerwa techniczna. Przerwa techniczna. Tutaj nagrywają chyba też nas. Rozleję to na to. Czekaj, bo ja sobie zacisnąłem gumkę, recepturkę wokół palca i mi ją umiera. Zdrowie panowie może. Zdrowie, tak, jak najbardziej. Zaschło nam w ustach. Za spotkanie. No i teraz na przykład jak była ta sytuacja z tym regiem z mid-stakesów, który zbastował rola. Jaki rol uważasz jest potrzebny do tego, żeby dzisiaj shotować tą limit 5K na starsach? Załóżmy, że skill-wise jesteś gotowy. Jest tylko jedna odpowiedź. 5K. Tak, w sumie jak jest... przypomnę sobie. Dobra, inaczej sformułuję pytanie, bo to nie chcę, żebyś mi teraz rzucił formułką, wiesz, tam z jakichś bankroll managementowych kwestii. Kiedy ty shotowałeś na 5K? Z jakim rolem? No miałem około 150 może tysięcy. I mindsetowo z jakiego sobie stop lossa ustawiłeś w głowie? Akurat wtedy to nie miałem jakiegoś stop lossa, po prostu wiedziałem, miałem dość dobry stół i to było tak, że byłem przygotowany, że jeżeli dużo przegram, no to niech tak się stanie, ale stół był na tyle dobry, że chciałem shotować. Ale wow, to poczekaj, mówisz, że spłynąłbyś powiedzmy 15 bainów, 10 bainów i jechałbyś do oporu po prostu, bo był dobry stół? No myślę, że tak. W sumie ja bym pomyślałem, że i tak wtedy jeszcze nie grałem pro i no jakbym to przegrał, no to bym to przegrał. Wydaje mi się też o to tutaj mi się chodzi, że... z 10 bainów bym nie pomieszał. Chodzi tutaj o to, że wiesz, Wiktor miał wtedy dostęp do 888, jakby całe lobby było twoje. Tak pamiętam jak kiedyś na grałem grę z Wiktorem wtedy. No. I jeden z regów napisał: Wiktor, czemu do nas znów wróciłeś? Rok temu zabrałeś nam wszystkie pieniądze. I to było takie epickie, że tak po prostu odsłonił się mindsetowo tak strasznie. No. I to było takie no nie fajne, nobilitujące dla ciebie, ale jednak było wszystko takie... No to nie było. Tak, szczególnie, że tam zaczynałem.
rzeczywiście fajne czasy na 8-8. Nie no, to był taki bardzo ekstremalny przypadek, bo miałem naprawdę bardzo dobry stół, że tam VIP po prostu szalał. No i może no, 10 balinów, nie chciałem schodzić, gdyby on, dopóki on tam był, to po prostu była taka ekstremalna sytuacja, ale myślę, że około 100 balinów to profesjonalne podejście, no to szczególnie tak, jeżeli chodzi o taką grę w line-upach, których nie ma jakiegoś dużego winrate'u, bo na 5K no, często jest, zdarza się tak, że no nie jesteś na pewno przekonany, że masz na przykład skilla, żeby tam grać i też, żeby dostać miejsce, no to trzeba byłoby mieć trochę powalczyć z regami. Ale na przykład pod jakiegoś dobrego fisza, czy tam coś, no to no z 50-60... Gracza rekreacyjnego, Wiktorze. Tak, w sumie podoba mi się pod dobrego VIP-a, to jak, tak się ładnie mówi. VIP to jest bardzo, bardzo ładne, kulturalne sformułowanie. Tak, to właśnie polecamy nazywać graczy rekreacyjnych VIP-ami. A nie high-stakes fiszami. Dokładnie. Tak, to pod dobrego VIP-a, no to myślę, że z 50-60 balinów to jest dość dobry bankroll, ale to też dużo jest, zależy od indywidualnego podejścia, bo niektórym jest mniej komfortowo grać, jak mają duże część rola na stole, innym mniej. Na żywo dość często to się sprawdza, bo mogą te limity często podnieść i rzadko, jeżeli są jakieś takie gry dość duże, no to często można wyjść poza strefę komfortu, nawet tego nie chcąc, bo nagle jakaś gra się zwiększy, jesteś bardzo deep i w tym jest to ciekawe, ale ja bym się prędzej skupił na tym, żeby po prostu mieć jak najlepszego skilla i jak najlepsze decyzje podejmować, a co będzie. No i dobra, przerzucasz się po zdobyciu lobby, przerzucasz się na gry nosebleedowe, Ultimate High Stakes Live. I pamiętam, jak rozmawialiśmy kiedyś sobie na Skype'ie, miałeś sesję na NL25K na dipie na minus 120 tysięcy dolarów. Ja wiadomo, miałeś wtedy już o wiele większego rola i tak dalej, no ale przez wieczór przegrywasz na żywo, namacalnej gotówki minus 120 tysięcy dolarów. Te pierwsze takie sesje złe w grach na żywo, jak to było? To całe pytanie chciałem zadać, tylko w inny sposób. No, szczególnie, że jak dopiero zacząłem grać live, to miałem właśnie dość zły początek z tego. I powiem, że trochę tracisz starcie z rzeczywistością właśnie, bo jednak to jest zupełnie inny świat i tam te jakieś niewyobrażalne sumy latają, szczególnie, że kiedyś wcześniej to ciężko sobie wyobrazić, że takie coś jest, ale tam akurat gra była właśnie, nie przeliczałem to jako na dolary, czyli jako faktyczną gotówkę, tylko po prostu jako jakieś żetony i to bardziej było, nawet się tym trochę jarałem, że mogłem sobie pozwolić takie coś przegrać. I to było takie nawet dość ten... No mnie go już... No widzisz, ja się tu przesiądę. No, powiem, że to było... Znaczy ja rozumiem twój mindset, czyli jakby byłeś dumny, ale dumny z tego, że stać się na to, żeby przegrać w ciągu wieczora trzypokojowy apartament we Wrocławiu. Tak, właśnie starałem się nigdy nie przeliczyć na to, że tam przegrałem jakąś materialną rzecz, tylko po prostu przegrałem jakieś żetony i to tego typu chciałem. Okej, okay, no ale umówmy się dalej, Wiki. Nieważne, jak sobie tu ułożysz w głowie, nie? To jest bolesne. Musi być bolesne. No oczywiście, że to jest bolesne, ale bardziej wiedziałem to, że w tych grach na pewno mam edge'a i raczej nie byłem oszukany, czyli po prostu byłem dość spokojny, że to... Że grajesz po prostu. Że grając gorzej jest tak, jeżeli na przykład przegrasz i wiesz, że nie masz możliwości albo jakiejś gry, żeby to odrobić. To mi się wydaje, to byłoby bardziej bolesne, ale w tym wypadku już wiedziałem, że będę miał jeszcze przynajmniej no kilkanaście sesji w tej grze, czyli to prędzej czy później to uda mi się odrobić i po prostu byłem pewien, że co by nie było, to i tak jest wszystko okej, okay, no przegrałem. To poradzisz sobie. No, ja jakoś tam dlatego, widzę coś tam dlatego, no nie było jakoś to aż tak bardzo nieprzyjemne, chociaż no, na pewno, szczerze powiedziawszy, bardziej mi jest nieprzyjemnie na przykład przegrywać na Starsa, gdzie powiedzmy... Wow, to ciekawe. Na przykład dwa miesiące, nie wiem... Mogę być w ogóle szczery z sobą? Jakby zawsze jak rozmawiam z tobą o wynikach na starcie, kiedy masz lekkiego bedrana, no, zawsze w zdaniu mi się tłumaczysz. Czyli jakby mówisz mi jakieś, dopowiadasz, że coś się wydarzyło i jakby dlaczego coś, jakby chodzi mi o to, że mam wrażenie, że jesteś pod olbrzymią presją bycia w tej absolutnej czołówce światowej i na przykład na live'ie wyniki są nigdzie nie trakowane, tak. I na live'ie oczywiście win rate masz niebotyczne, tak. A tutaj obawiasz się, że utracisz status. Właśnie, no to na pewno, właśnie całe, wszystkie dolary wygrane na startach są na wiele przyjemniejsze. To jest właśnie coś takiego, jakby grasz jakąś oficjalną rozgrywkę, że tam gdzieś jakby są jacyś widzowie i masz z tego nawet większą przyjemność, taką sportową typowo i tak, nawet większy na mnie właśnie mam nieprzyjemność z tego, na przykład jak przegrywam na startach, szczególnie, że
te gry są ciężkie i potem po jakimś czasie już to wtedy myślisz, czy na pewno są jakieś błędy się pojawiają i sobie już się zastanawiasz, jesteś bardziej niezadowolony z tego, czy na przykład jakieś błędy się zrobiło i to mi bardziej sprawia właśnie nieprzyjemność niż to, że na żywo, nie wiem, przegram jakąś dużą pulę czy coś, no to na pewno to nie jest bardzo przyjemne, szczególnie jak jest bardzo duża pula, ale jesteś mniej jak... Siema Kajtini. Siema Kajtiniator. Cześć. Jesteśmy w trakcie wywiadu. Co idą? Dobra, ale co chciałem powiedzieć? No bo tak bardzo podoba mi się klasy wypowiadać się na temat pozostałej czołówki światowej i jakby z takim szacunkiem do swoich przeciwników. No ale jakbyś miał na przestrzeni kariery online wskazać swojego ultimate wroga. Taką osobę, z której miałeś niesamowitą radość, że go przejechałeś jako gracza. Myślę, że ultimate wrogo bym tego tak nie nazwał, ale na pewno nie było mi zbyt przyjemnie właśnie grać ze Scarface'em, bo on jest tak, że jak dopiero ktoś szotuje jakieś 5K albo 10-20, no to on często właśnie sprawia wrażenie tego, że on tam jest jakimś dużym bossem i non-stop dosiada do ciebie, ale jak tylko dasz mu trochę odcisk, no to jakby przestaje już z tobą grać. No to prędzej jest tak, szczególnie, że często robi tego typu rzeczy, że jak ktoś jest aft przez jakiś czas, no to stara się mu dosiąść na stoły, albo na przykład jak widzi, że ma bardzo dużo stolików, no to chce nim nagle grać heads-upa, no to takie trochę właśnie... Brudne zagrywki. No, na granicy, jakby dużo jest takich zagrywek właśnie na pograniczu jakby w zasad, no i sporo tego się nazbierało, ale spotkałem się z nim na żywo, no i jest spoko gościem, po prostu ma taki styl gry, że maksymizuje EW podczas swojego grindu. Ale właśnie staram się, mimo że wiadomo, że po jakimś czasie, jak nagle ktoś z kimś do kogoś dużo przegrywa, to nie jest przyjemnie z nim grać, ale z reguły wszyscy pokażę, to są bardzo spoko goście i nie staram się mieć jakiegoś złego... Niesamowite to jest, że nie masz takiego mindsetu... zniszczenia destroyera właśnie tak. Takiego, nie? Jakby to jest takie... Wręcz... Bardzo, bardzo inne i wyróżniające ludzi z czołówki na pewno. No, ale to myślę, że nawet tych, których miałem ochotę poznać, no naprawdę. Ale tak, ale wydaje mi się, że nie, to naprawdę jest unikatowe. Myślę, że reszta czołówki ma bardzo dużo zadr, animozji między sobą. Zdecydowanie, i tak dalej. Tak. No, jakby to jest unikatowe. No dobra. Co jeszcze możemy online powiedzieć, tak sobie myślę. Boty obskoczyliśmy. Nie wiedzą nas. Nie wiem, no mimo wszystko, dobra. Jaka jest różnica między tobą, twoim zdaniem, jaka jest różnica między tobą a graczem NL1000, który ugrzązł na stawkach NL1000? Bo już nie będziemy porównywać tam do gracza NL400. Ale różnica w sensie... Co jest przyczyną tego, że gracz... Możemy podejść do tego personalnie. Dlaczego ja doszedłem NL2000 i choćby stawał na uszach, nie byłem w stanie przebić szklanego sufitu. A jaka jest różnica między osobą, która no jednak jest tą absolutną czołówką, twoim zdaniem? Co predestynuje was do bycia na szczycie łańcucha pokarmowego? Myślę, że w większość sposób po prostu gramy lepiej, że często jest jakaś decyzja, że jest na przykład 3BB, a w jednej decyzji 5BB na 100, gdzie to jest plus, no to częściej ten gracz lepszy wybiera taką decyzję, która ma trochę bardziej profitową. W sumie no każdy, kto gra 1000 na komisji, potrafi grać w pokera, także to prędzej tutaj bym szukał. No dobra, a jeżeli chodzi o work ethic, nie wiem, co uważasz? No bo jakby, ja ci powiem ze swojej perspektywy, tylko oczywiście patrzymy teraz jako zarządcy SmartSpina, tak? I chodzi mi tutaj o to, że widzę pewne analogie w błędnym podejściu graczy low stakes, które warunkują to, że nie są w stanie dostać się na mid stakes, tak? Czy na to semi-high stakes, tak? Jakby dostrzegam zachowania, które warunkuje to, że ktoś grzęźnie na tym low stakesie. No to jest po prostu powtarzalny schemat. I na pewno współpracowałeś z wieloma graczami w swojej karierze, którzy byli crasherami NL400, NL600, NL1000, ale no nie poszli już za tobą. Myślę, że to też kwestia tego, żeby trzeba wyjść po prostu trochę komfortu, bo jednak poprzez grę na tym NL5000, NL2000, no to łatwo było zostać zweryfikowanym. Gdzie masz jakieś problemy, no to radzę to zacząć szybko wykorzystywać. Po prostu każdy tego gracza to jest trochę jakby indywidualne, że ktoś robi błędy w tym miejscu, ktoś w tamtym, no i po prostu trzeba trochę zagrać tych rąk, żeby to po prostu
poprzez grę właśnie w cięższych grach, to też się uczymy i wydaje mi się, że życie na gracza NL1000 jest na tyle komfortowe, że niekoniecznie mu się chce wychodzić poza tą strefę komfortu. Życie może zachwycić kontrolę. Tak, szczególnie, że te gry są dość rzadkie. Mam na myśli gry, w których jakby ma się już jakiś znaczący winrate, bo często są te gry właśnie z jakimś niezbyt wysokim winrate'em, no i sporo graczy po prostu już sobie nie zawraca głowy. Dobrym przykładem jest to King Ten Clutch, który gra już masę lat na tym wszystkich biegach od NL600 do NL2000. Za mną grał, on rok milion dolarów zarabiał na Mistakes. Także dużo jest tego typu graczy właśnie z dobrym worketem, którzy jakby no nie mają potrzeby grać wyżej, to w prostu grając cięższe gry, no to naturalnie się uczymy, jeżeli do tego podchodzimy do profesjonalnie. No dobra. A powiedziałeś ostatnio, napisałeś na swoim blogu ostatnio takie zdanie, bo blog, nie każdy może wiedzieć, pierwotny blog Wiktora nazywał się... Road to 1 million in 2 years. Tam parę trzy lata miałem. Tak, trzy lata. Road to 1 million dollars in 3 years. No i ostatnio, nie wiem czy pod wpływem jakiegoś impulsu, bodźca czy samozadowolenia napisałeś sobie, że chyba ten tytuł bloga jest trochę nieaktualny i tak zastanawiałeś się nad liczbą, no i wybrałeś taką okrągłą liczbę 100 milionów dolarów. I teraz moje pytanie do ciebie, czy uważasz, że realnie jesteś w stanie zarobić w swojej karierze pokerowej 100 milionów dolarów z gry? Tak, wydaje się, że jest to realne. Nawet jeżeli mi się tego nie udało zrobić, no to miałeś jakiś taki dość duży cel, no to przy okazji coś dobrego by się stało, jeżeli by się doszło do jakiegoś dużego celu, no i nie, okrągła liczba, czemu nie, szczególnie, że tak mi się zdarzył. Nie byłbyś w setce Forbesa, no ale już byś się o nim ocierał, no. Jakby w międzyczasie byś coś poreinwestował, no to byś był w tej setce. No właśnie o to mi chodziło, że to by było po prostu jakby taki życiowy cel, niekoniecznie nawet z gry, także... Tak, no czemu nie? W sumie lubię jak mieć jakieś takie duże cele przed sobą i mając przyjemność zrobienia tego celu, jest spoko. No dobra. A nie myślisz, Wiktor, że przyjdzie jakiś taki smutny moment, że po prostu jak będziesz patrzył na pokera, to już zrobisz tak, o Jezu, no już nie mogę. No zwyczajnie nie mogę patrzeć na karty. W tym czasie ciężko mi coś takiego wyobrazić, bo w sumie poker dał mi wolność i możliwość przeżycia tego, co właśnie ciężko opisać i jestem właśnie bardzo wdzięczny, że trafiłem na tą grę. Mm-hmm. I bardzo ciężko mi sobie wyobrazić jakieś życie, w którym na przykład nawet nie chciałoby mi się właśnie pograć albo nawet pracować nad grą, bo to też sprawia dużo frajdy. Mm-hmm. Szczególnie, że teraz jak ten miesiąc mam trochę mniej gier, no to czuję, że czegoś brakuje, bo to jednak bardzo ciekawe jest tak, że masz na co dzień styczność z jakimiś wielkimi pulami, że masz jakieś ciekawe decyzje przed sobą do pokonania. Właśnie każdy dzień jest trochę taki nieprzewidywalny, no i sprawia to masę frajdy. Mm. Ciężko mi coś wymyślić. Szczególnie, że teraz jest bardzo dużo różnych gier i gra jest na tyle złożona, że nadal można z czegoś czerpać dużą przyjemność. Mm-hmm. No ciekawe. No dobra, no ale tak będę drążył jeszcze trochę ten temat finansowy bez konkretów. Myślałem, że nawiążesz do tego posta jeszcze raz i zapytasz się o dokładnie to zdanie, które zapadło mi w pamięć, nie ukrywam. A mianowicie, dziewczynki, no mów Wiki, o co tam chodziło. Jak to jest wydać 100 tysięcy dolarów w 6 miesięcy na dziewczynki? Tak kochasz swoją kobietę? Stałą? Tak. Jak on mnie imponuje, to ty nawet wiem. Nie, to wynika z tego, że mieliśmy właśnie taki okres, że bardzo dużo było gier i to był taki typowy no life, nawet pracowałem więcej niż kiedykolwiek w innym czasie. No i poprzez to, że na co dzień masz się styczyć właśnie z jakimiś dużymi grami i masz jakby mniejsze przywiązanie do pieniędzy, to postanowiliśmy, że jak już odpoczywam, to będę odpoczywał na maksa, no i jakoś tak się złożyło, że... Swojego typu działalność charytatywna, no, nazywajmy rzeczy po imieniu, tak? Tak, plus właśnie... szampan kawior, no tak. Tak, bo zawsze jest przecież nawet przyjemnie, że mimo, że to jakby sam się na przykład odrzucić, to za bardzo nie chciałem brać jakichś pieniędzy, a nawet właśnie aż mi było tak jakoś tak niekomfortowo, żeby od kogoś na przykład prosić, ale jeżeli na przykład już czułem, że to sam na przykład wygrałem, no to miałem z tego bardzo dużą przyjemność, że mogłem sobie na przykład bardzo dużo też wydać na... Zachcianki. Tak. I plus, no powiem, że... No dobra, tak, ja tu podrążę taki temat, nie wiem, jakaś światowej klasy modelka się zdarzyła już?
No oczywiście, ale też staram się też jakby... Ale taka, że jej nazwisko jest po prostu mega znane? No zdarza się, no wiadomo. Tyle, że właśnie rzecz w tym, myślałem, że... Myślałem, że teraz powiesz, a kojarzysz Emilię na tej kursie? Nie, ja wyszedł, właśnie chodzi o to, że to trzeba właśnie zachować jakąś konfidencjalność i jeżeli oczywiście, mam się... Prawdziwy dżentelmen jest dyskretny. Właśnie, no bo to nie, też... No, jesteś classy guy, nie. Oczywiście, ale Emilia no, Tajkowski... Te... No właśnie na tym to polega, że się, tak, że się spotykamy, no ale to jest bardziej... W tym sensie też szanujemy swoją prywatność, no i niektóre rzeczy... Nie, no rozumiem, no bo to jest wiesz, jakby obosiesz ten miecz, tak? Jakby, no, nie, ja na przykład nie mam nic przeciwko, jakby ktoś mówił o tym, ale to bardziej pod kątem, tak, no tak. Przeciwny. No rozumiem. No dobrze, temat dziewczynek na chwilę zawieźmy, bo moglibyśmy to bardziej... Ale wrócimy jeszcze. Bardziej popłynąć, tak, zdecydowanie. Moskwa. Mieszkasz teraz w Moskwie. To jest, można o tym mówić, czy nie można o tym mówić? Tak, może. Budka tania? Ja powiem może, często tam było, nie nazwałbym może, że mieszkam, bo też często w Azji jestem, ale sporo część czasu w roku, tak. Co jest najlepsze w Moskwie? Że Moskwa jest świetna dla właśnie jakiegoś pokerzysty. No dziewczyny są najpiękniejsze, to chciałem odejść od tematu kobiet. Też bardzo mi się podoba, że wszystko jest w nocy otwarte, czyli bez różnicy na to, jaki masz grafik, no to zawsze można gdzieś coś zjeść. McDonald's 2-4? Jest, nawet z dostawką. No dobrze. A teraz powiedz mi, czy ta linia w waszym apartamencie, o której mi opowiadałeś, czy ona jest narysowana sprayem, czy ona jest po prostu umowna? Nie, jest bardziej umowna. Myśleliśmy może coś takiego dodać, żeby to było, ale już jest jako umowna linia. Ja ci powiem tak, jeżeli byście, zaraz wyjaśnimy, jeżeli byś mnie zaprosił do siebie do Moskwy, żebym mógł narysować sprayem tą linię, będę naprawdę zaszczycony. I jako monogamista i osoba, która żyje w 13-letnim związku od liceum, poczuję, że chociaż otarłem się o twój świat, tych modelek i wszystkiego, ale o co chodzi z linią? Mianowicie chłopcy mają, współlokatorzy Wiktora wraz z Wiktorem mają wyznaczony region w mieszkaniu, za którym, do którego nie mogą wchodzić kobiety. I tam jest po prostu linia tylko dla mężczyzn. Przechodzimy do świata mężczyzn, kobiety zostają poza. Dlaczego tak? No chodzi o to, że często kobiety w niszczą jakby kolektyw, że często odciągają, bo mamy na tyle dobrze wszystko zgrane, że jakieś właśnie osoby postronne często mogą właśnie jakoś to zaniechać i zepsuć równowagę w tym. I też plus to jest jakby już miejsce pracy, gdzie jakby wszyscy są skupieni, no i postanowiliśmy, żeby no nie warto tam jakby mieszać. Tak. No. Fajne, dojrzałe. Teraz musimy z naszymi Martami porozmawiać. Linia pracy. Zdecydowanie, ale... Myślę, że te kobiety w Rosji i Moskwie ogólnie są bardzo niebezpieczne i zrobią i na tyle się starają, że łatwo się przywiązać. Do tego no, trzeba jakoś trzymać dystans. Ja muszę się napić, bo wyobraziłem sobie taką scenę, jakby, że mam 19 lat i mogę obejrzeć jeden krótki film z przyszłości. I ktoś mi wyświetla film, który właśnie teraz oglądamy. Siedzi trzech gości, pije winko przy stole, sami się nagrywają i mówią tak: kobiety niszczą męski kolektyw. Kobiety niszczą męski kolektyw. Dlatego trzeba wyznaczać strefę dla kobiet i dla mężczyzn w mieszkaniu. No. Sam bym się poddał eutanazji wtedy. Nie, no ale to jest jakby... To nie, jakby ja jestem w stanie, to bardziej chodzi, nie, o, ja sympatyzuję, o, bardziej chodzi o dystraktory, no to jest coś takiego, wiesz, jakby, co podejrzewam, że moglibyście sobie pozwolić na wynajęcie drugiego albo trzeciego apartamentu i jakby jeden apartament byłby stricte jako workflow, drugi apartament byłby załóżmy do spędzania wolnego czasu ze znajomymi i kobietami, lub kobietami znajomymi. Trzeci byłby kręgielnią. Czwarty byłby do squasha, taki apartament na 40 piętrze w najdroższym apartamentowcu w Moskwie. Ale jakby no, chodzi tutaj wyłącznie o to rozdzielenie strefy zawodowej i strefy prywatnej, tak? No jakby jest, mimo że brzmi to skrajnie szowinistycznie, no to nie ma nic wspólnego z szowinizmem. No, nie wpuściłbyś tam na przykład pana od, nie wiem, kumpla, który nie gra w pokera, tak? No po co? Znaczy...
Mi się wydaje, że strefa prywatna i jakby zawodowa to na tyle wsiąknęliśmy właśnie w tą, ten świat gamblingu, że to i jest właśnie życie prywatne też, bo non stop. Dlatego na przykład nawet bym nie mógł mieć innego apartamentu, bo zawsze mam włączony na przykład komputer i że jeżeli coś się, jakaś gra się pojawi, no to wstaję i po prostu gram. I bardziej chodzi o to, że jednak to trochę czasu zabierają dziewczyny w życiu, szczególnie, że jeżeli ma się jakąś stałą partnerkę i plus życie jest na tyle piękne i przyjemne, że moim zdaniem nie jesteśmy monogamistyczni i powinniśmy doświadczyć jak najwięcej przyjemności i ciekawych rzeczy i też po... Znaczy to... Tak. Ja może... Ja absolutnie się nie zgadzam, Marcus. Naprawdę. Ja tak. Mam intertyzę z wyrównania majątku, więc nie mogę odpowiedzieć na to pytanie szczerze. Tak, to jest właśnie dlatego my się staramy zrobić tak, żeby nie wpaść w tą pułapkę, bo łatwo, bo to jest tak jakby tworzy się w organizmie człowieka reakcja chemiczna, którą człowiek tak się przywiązuje do innej kobiety, że po prostu ciężko mu ją potem jakby się obudzić i jakby z czasem, na początku jest wiadomo, pierwszy rok, dwa roki, jak sobie heroinę wstrzykujesz, no to niby jest super, a z czasem jest coraz gorzej i właśnie chcemy się, jeżeli już tak niebezpiecznie, to chcemy się tak trochę obudzić i trzymać ten dystans, żeby w taki pułapkę nie wpaść. Czyli to Ryśka Ridla nie heroina zabiła, tylko żona i czworo dzieci. Tunaki. No, ale to o tym można bardzo dużo jeszcze mówić, to jest właśnie dużo jest książek psychologicznych na ten temat, no i mamy poglądy, jakie mamy. No dobra. Ale tu ja bym teraz... Tak, bez tunaków, bez tunaków. Odejdźmy już od kwestii kobiet. Chciałem powiedzieć tunaków, a mówię, no nie wiem, powiem kobietę, żeby być, zgrywać tu jednego rycerza, żeby ściąć im zbroi. Ale dobra, tak serio, jakiś przykład z życia, w którym byłeś w stanie poświęcić, bo mówisz, że masz odpalony komputer 24 na dobę, tak? I teraz, co z czego, jakie było twoje największe wyrzeczenie ze strefy prywatnej, żeby usiąść do line-upu, do którego chciałeś usiąść, zagrać grę, którą chciałeś zagrać? Właśnie nazwałem, że to jest moja prywatna gra, że właśnie to jest. To jest tak, najważniejsze, tak? Tak, że nawet bardziej bym się jarał z tego, dobrze, że jakaś gra. Przyjaciel, którego nie widziałeś 3 lata, przyjeżdża na dworzec, przylatuje tam na lotnisko Moskwy. W Moskwie nie widziałeś go kupę lat, on jest taki trochę nieogarnięty życiowo, za cholerę nie trafi z tego lotniska do twojego apartamentu. Ale pach, 3 fiszulki 50-100 siedzą i się grzeją no po prostu. Nie, no właśnie rzecz w tym, że jak dorastałem, nie miałem zbyt dużo bliskich przyjacieli ani nic i byłem bardzo dużo nastawiony na pracę i właśnie na to, co mnie naprawdę interesuje i miałem jakiegoś takiego naprawdę dobrego kontaktu z ludźmi na przykład spoza środowiska pokerowego, czy to nie wiem, ze swoimi ludźmi ze szkoły, czy tam na przykład ze Steamu, czyli nie miałem jakichś nigdy takich więzi. Czyli jesteś samotnikiem. Twoje samotnictwo było też jakimś takim fundamentem twojego sukcesu? Tak, no bo czułem, że nie miałem jakoś aż tyle frajdy, właśnie teraz z wami się świetnie dogadałem. Gaduję tutaj, bo dużo jest ludzi właśnie z podobnymi poglądami na życie, że sporo... Martuś, to jest nieprawda. To jest nieprawda. No w większości przypadków. Ale coś powiem ci, Wiki, czuję, że tak kokietujesz tym samotnictwem, bo przecież ty masz background sportowy. Tak, no w teamie właśnie z tymi chłopakami też fajnie się dogaduję i po prostu... Ale oni by na przykład by zrozumieli, że na przykład przyjeżdżają, to powiem, że jestem zajęty, no to by sobie tak przyjechali po prostu do mojego apartamentu i nie byliby na tyle niezdarni życiowo, że muszę po nich jechać na lotnisko. No to już to w takiej sytuacji właśnie rzadko by się zdarzyło, plus Nojowe jest na tyle dobre, że ciężko. No, często na przykład jestem gdzieś w restauracji i dostaję SMS-a, że jest gra, no to szybko na przykład płacę i idę sobie, bo staram się jakoś być w rejonie. Kelner za mną! No ja myślę, to jak są w trzech gdzieś wyszeli prędzej, nowej, to bieg to na niebie jak nic. Prędzej to było tak, że dostałem wiadomość, że się pojawiły jakieś gry w Macau, no i w ten sam dzień już na samolot poleciałem po prostu za bardzo nie pakując żadnych rzeczy ani nic i takie coś się zdarzało kilka razy, także prędzej. A zdarzyło waszej ekipie już brać jetta i lecieć na to, że po prostu przyjechał taki pan VIP,
który was do tego jeszcze lubi, kocha i szanuje. Że trzeba było zasłać 100 dolarów za prawie. Nie było lotu do Hongkongu. Akurat Moskwa jest tyle dobra, że ma się direct flighty codziennie, także... Codziennie są direct flighty? Tak, także to jest bardzo wygodnie, że można sobie latać. No ale jeżeli coś takiego było, no to myślę, że tak, trzeba było. No dobra, no to ile byście byli w stanie jako ekipa wydać na samolot do Hongkongu, jeżeli przez 5 dni nie mielibyście samolotu do Hongkongu, żeby polecieć na najgrubszą grę, jaką w życiu grałeś? No z 200-300 tysięcy dolarów. No. Dolarów. No to byście dolecieli. Na rany Chrystusa, no dolecielibyście. Stówkę by z Moskwy chyba kosztował taki, no, no to taki tak, czarter. Jeżeli przez tydzień nie ma samolotu, to na pewno to trzeba. Mam takiego kumpla, który ma kumpla, który ma kumpla, który kiedyś leciał i pewnie ten rejon, no, z tego co mówili. No my ostatnio mieliśmy taką torbę w Macau, że nawet helikopterem na lotnisko nie poleciliśmy. Nie? No ale dobra. Z innych rzeczy. Gadaliśmy to. To jak to mówisz 200-300 tysięcy, to jaka była największa pula twoja w Macau? To był Opowiedz ją. No dawaj, dawaj. To było tak, że VIP otworzył, potem gracz, już zawodowiec go przybetnął. Ja miałem na batonie króle, grałem forbet, no i po prostu shipnął tam gdzieś. To było jakoś około 2,2 miliona dolarów. To było około 16 milionów, 17 milionów, coś takiego. Bo pod 2,2 miliona. No UNT? I 1 milion na gracza, coś koło tego. Bo to... jak on ci szypuje i co wtedy? Jakie są uczucia twoje? No, bardzo zadowolony jestem. Jak zobaczyłem, to as, jak zobaczyłem, że ma asy, to nie, już nie byłem zadowolony. Ale to na zasadzie gości dosuwa tam załóżmy 700k do góry jeszcze dolarów, a ty mówisz, no tak, od razu. No, piku, po prostu podczas gry, no to zachowując jakby takie czyste myślenie, to jeżeli bym miał taki spot na NL5K, to bym nawet to snap, to nawet o tym bym za bardzo się nim i matkulem to nawet bym się nie przejął po prostu, bo to jest jakby w ekwilibrium, no to jest na pewno plus CV call, no bo szczególnie, że range są dość luz, to nie... Wiki, ekwilibrium, bo wszyscy jesteśmy pokerzystami, ale na rany Chrystusa, 2,2 miliona. Przecież aż się spociłem ja, tutaj. Ja tak spocony, że w ogóle wiesz, zaraz dajmy koszulkę, będę wyciskał po prostu. Ale dobra, powiedz, spadło czy nie spadło? Nie, nie spadło. Nie spadło. Ale chociaż sweat był? Ale to było, nie było sweat, ale to było tak, że już byłem w plusie w tej sesji, czyli teoretycznie musiałem od nowa grindować. No dobra, a w takim razie jaka najwyższa wygrana? Tylko nie mów 200 tysięcy, bo to naprawdę będzie smutne wtedy. Nie no, coś koło 500k może, znaczy milion pula i może coś koło tego 500-600k by było. Bo tam kilka było jakieś, to za bardzo... No tak, kilka, no tak, to się nie liczy nawet tam. To by pamiętam. To pamiętam, 500 to... To by pamiętam. No dobra. No ale jak już teraz, bo opisaliśmy wcześniej, znaczy odpowiedziałeś, jak się czułeś w momencie, kiedy doszedłeś do no limit 40k na starsie i zdobyłeś lobby, no to umówmy się, jeżeli mówimy o takich kwotach, zdobyłeś też lobby live. Jakie to jest teraz uczucie? Powiem, że bardzo przyjemne i właśnie częściej się szukam jakichś gier, gdzie można pograć właśnie jakiś Formex, coś tego typu. No i powiem, że to jest trochę surrealistyczne, bo nawet dlatego wróciłem do swojego bloga, żeby sobie trochę o czym poczytać, że na przykład jest tam 2014, dopiero tego bloga założyłem i grałem NL5 i to właśnie czasem masz się nie wierzyć, że coś takiego się udało zrobić, ale no bardzo przyjemnie i po prostu patrzę na przyszłość bardzo optymistycznie, bo jestem podekscytowany, ile jeszcze czeka mnie ciekawych właśnie rzeczy. Rozmawialiśmy o Moskwie i powiedziałeś nam o życiu tam. A jak wygląda życie w Macau? Gdzie ci się bardziej podoba? No zdecydowanie w Moskwie mi się bardziej podoba. Też kulturowo jest bliżej Macau. To po prostu częściej jest taki grind, że non-stop właśnie jesteśmy w pracy. Bardzo dużo godzin trzeba spędzić. Jedynie co, no to restauracje są bardzo, no, są świetne w Macau. Dziewczyny też spoko. Czyli mówisz, że nie jesteś kupiony tym blichtrem Macau, tak? Azjatyckiego Las Vegas. Znaczy tam jest bardzo fajnie, ale żeby tam mieszkać non-stop, no to byłem, najwięcej spędziłem rok temu, chyba około pół roku czasu tam byłem, to
Powiem, że też trochę bardziej się tam socjalizuję, bo to jednak jest gra na żywo, no to częściej właśnie się z ludźmi spotykasz. Wszystko co trzeba, no to tam jest, ale jeżeli bym miał wybierać miejsce do życia, to raczej by nie było Macau, szczególnie po tym, jak już poznałem Moskwę, no to, to naprawdę... No ty w Macau jesteś swojego rodzaju gwiazdą, jakby... pamiętam, jak byliśmy w Macau, to praktycznie... Każdy rek rozpoznawał Wiktora. I każdy rek mówił anegdotę. Mówiliśmy, że jesteśmy od ciebie wszystkim, wiesz co? No, powiedzieliśmy nawet taksówkarzowi, jak tam dużą cenę rzucił. Myśleliśmy, że a nuszę coś urwie, ale nie, nie kojarzył akurat. No i z buta poszliśmy. Tak, luźna anegdota. No, ale to jest, wiesz, to jakby też takie chyba fajne, jeżeli rok temu tak naprawdę lecisz tam pierwszy raz i po 6 miesiącach zdobywasz miasto. No to takie... Nie na tylko, że zdobywam, bo to jednak ludzie to naprawdę jeszcze sporo jest gry, dopiero zaczynam, to nie nazwałbym, że zdobyłem. Ale no tak, to nie ukrywajmy się, no jednak poziom jest trochę wyższy w online i grając na swoją grę, no to wiadomo, że będzie się miał edge'a nad... To po prostu to jakby nie potrzebowałem mieć jakby potwierdzenia tego, że na przykład mogę przełożyć to, co gram na przykład na grę live. No to wiadomo, było, że można wygrywać. Po prostu to jest tego typu bardziej... Szczególnie, że w online mam o wiele więcej fanów z gry. To jednak jest... Bardziej się traktuje jako grę komputerową, masz dużo decyzji. Właśnie jest... Szybciej, dynamicznie. Tak, i też poziom gry jest... bardzo ciekawy i masz jakby większą, jak to powiedzieć, głębię gry, bo często jest tak, że jest jakiś free max, four max i dużo jest decyzji, które można jakby się adjustować podczas tego, także ale live też ma swoje plusy, no i nie. A live grałeś z jakimiś superstarami, bo mówiłeś o VIP-ach i tak dalej, to wiadomo, że się przewijają, tak? Siłą rzeczy gry muszą się wokół kogoś kręcić, ale grałeś z jakimiś takimi ultimate znanymi nazwiskami? Ultimate znanymi, no tak, no z Johnny Chanem nawet... Z takimi, o którymi pewnie myślicie, jak typu Tom Dwan, Ivy, no to na żywo jeszcze nie miałem z nimi okazji grać. Z Antoniusem grałeś na żywo? Pamiętam, że przechodziliśmy koło Johnnego Chana. Nie, Patryk on jest teraz w Monaco, on jest taki pół retired, pewnie ma swoje gry. Ale Johnny Chanem właśnie podczas turnieju to był to z takich nazwisk. On grał w trakcie tego Super High Rollera. To było jeszcze rok temu, jeden z pierwszych turniejów. To był 70 Triton. Tak, za 500 tysięcy HKD to był. To on tam właśnie promował to. Johnny fucking Chan. Tak, nice. Ale tak też fajnie było poznać dużo graczy. Jacyś celebryci do Macau przylatują? Nie wiem, jakieś gwiazdy Hollywood, tego typu tak, osoby? Tak, był ten Bruno Mars, ale akurat zamkniętą grę grał w tym w innym kasynie niż my często jesteśmy, także no, tam nie udało się zagrać, ale no był Bruno Mars, no, zdarzają się jakieś takie. Właśnie sami Magic King, no to jest przecież tym jest gwiazdą popu. I w lasie Gangnam Style, kojarzycie, tak? Oczywiście. No to on z nim tam miał jakieś swoje te... Ale to przez jakiej narodowości on jest gwiazdą popu? Z Koreańczykiem? Japońskiej czy coś takiego, chińskiej, nawet azjackiej po prostu. Nie chciałem właśnie, nie jestem pewien, ale ogólnie jest jakimś bardzo znanym piosenkarzem. No to ciekawe. Ciekawe. No dobra. Przerwa na papieroska? Czerwona papieroska? No bo gadamy w sumie długo. Czerwona papieroska. I na uzupełnienie wina. Nie, on ma życie. Dajcie. Po przerwie, moi drodzy. Ja sobie muszę odpalić tutaj energetyka, żeby utrzymać poziom. Dobrze, energetyka. Gucci Gang, ja mam szybkie pytanie. Jak tak patrzę na twój outfit? Ile rocznie na ciuszki idzie? No to też jeden z moich największych, rzeczy, na których najwięcej wydaję. Wynika to z tego, że szczególnie live, no to warto jakoś reprezentatywnie wyglądać i nie, nawet nie liczę. No właśnie... No ale taka luźna estymacja, taka bardzo luźna. 30, 40, no, nie no, z 20 tysięcy, 30 może, nie wiem. Nie, nawet mniej. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. No dobrze, teraz przejdźmy do bardziej poważne pytania. Jakie, co oprócz pieniędzy, oprócz nosebleedowych gierek live w Macau i w Vegas, jakie masz dalej cele zawodowe? Zawodowe. Bardziej
Myślę, że nie dzielę życie na zawodowe i prywatne, czyli po prostu to jest jakby jedna taka całość. No i mam cel, żeby jakby dalej robić to, czym się zajmuję i mieć tego, czerpać z tego przyjemność i po prostu może jak najwięcej różnych życiowych doświadczeń też jakby ten dostawać. Co jeszcze mogę powiedzieć? Ja ogólnie kładę duży nacisk na to, żeby się rozwijać jako człowiek, czyli w różnych dziedzinach, pracować nad swoją dykcją, pracować nad różnymi sytuacjami socjalnymi, żeby lepiej się w nich zachowywać, na przykład z dziewczynami, czy ogólnie właśnie lepiej wyrażać swoje myśli, doskonalić się jako gracz. Po prostu ogólnie moim celem jest, żeby każdego dnia no, trochę być lepszy. A jeszcze... Zwróciłem na to uwagę, tak chciałem ogólnie cię pochwalić, bo to też może być dla widzów nie do końca wiadome. Ile właściwie językami w tym momencie operujesz? No, operuję 4, jedynie co dość sporo czasu nie posługiwałem się niemieckim, ale jak no... W miarę dałbyś radę się dogadać po niemiecku. Tak, no, rozumiem. Tego nie wiedziałem. Wiedziałem, że 3 naprawdę ładnie. Grałeś w lidze niemieckiej. Tak, no, 3 lata mieszkania w Niemczech. No. Tak, jakby zmierzam do tego, że widzę bardzo duży progres też w języku polskim u ciebie, że jakby w ciągu roku cię nie widziałem, a wiem, że to jest ciężkie. Nie wiem, bo nie mówię 4 językami, ale w jakiś sposób imponuje mi to, że jeszcze rozwijasz nawet kwestię języka polskiego. A to bardzo ciekawe, bo polskim właśnie bardzo długo już się nie posługiwałem i właśnie, no... A nie myślisz, że na przykład to, że lepiej formułujesz i myślisz w innych językach warunkuje też to, że lepiej chcesz mówić w języku polskim? Tak, to myślę, że tak, plus to, że no jednak wczoraj przyleciałem, no to już trochę poużywałem tego języka i go sobie przypomniałem, bo jednak no teraz sporo czasu właśnie po rosyjsku się komunikuję albo po angielsku, no i czuję, że no jest progres, po prostu staram się jakby zwracać uwagę na to, w jakim sposób mówię. Dobra, mam takie jeszcze pytanie czysto zawodowe, techniczne można by powiedzieć. Staking ogólnie, czas na reklamę. Mamy szkołę, która oferuje usługi coaching for profit oraz oczywiście backing. Wiem też, że sam korzystasz czasami z dywersyfikacji ryzyka, tak? I po prostu, jeżeli grasz bardzo wysokie stawki, no to wiem, że oferujesz swoje udziały osobom trzecim. Jakby, jaki to ma wpływ na twoją grę? Czy uważasz, że staking jako samo zjawisko w jakiś sposób pomagało ci osiągać kolejne limity? Tak, oczywiście. Dzięki temu ma się jakby większą swobodę i można, jeżeli się podchodzi do tego profesjonalnie, no to na pewno pomaga w rozwoju, mając właśnie jakieś takie typowe stakingowe dile, które też często poprzez to, że jakby masz od kogoś udziału, no to też możesz oczekiwać od tego, że dostaniesz jakiś coaching, może się, bo to jakby dwa różne osoby mają wspólny cel wtedy, żeby wygrywać, no, zarobić pieniądze i to na pewno pomaga i to też po prostu jedna z części właśnie pokera, w którym na świecie high stake, no to bardzo często się przewija, czy to w turniejach, czy to w jakichś różnych grach na żywo, no to jest całkiem naturalne zjawisko. No dobrze, jakby mi się jako pisowiec Smarta w jakiś sposób marzy swego czasu też stworzenie dywizji live, też chciałbym, żebyśmy stakeowali osoby na gry na żywo. W jaki to sposób, jak wygląda kwestia zaufania w środowisku high stakes, jeżeli chodzi o właśnie staking? W tym jest duży problem w stakeowaniu live, że dlatego ciężko bardzo sobie, szczególnie, że gry są w różnych zakątkach na ziemi i bardzo ciężko sobie policzyć, czy tam człowiek nie oszukuje, czy nie. I dlatego właśnie szczególnie w live, no to to community jest na tyle już jakby pewne, że nawet, no, nie ma, nawet nikt nie ma takiej jakiejś myśli, że ktokolwiek może jakiejś grze oszukiwać, plus często jest tak, że to nie jest jedyny znajomy na stole, tylko często na przykład dużo jest graczy, którzy luźno się komunikują, no i łatwo potem nawet spytać, czy to rzeczywiście na przykład ktoś tyle przegrał, czy wygrał, no ale to nawet takie myśli nie przychodzą, żeby to ktoś jakoś oszukiwał w tego typu grach. No, ale to na przykład, no pozwolę sobie tak trochę podrążyć ten temat, no bo wiem, że osoby dosłownie, z którymi tam raz rozmawiałeś na żywo, ufały ci praktycznie od razu i otrzymywałeś backing na jakby każdy wiem, że cię namawiał, żebyś jak najszybciej poszedł jak najwyżej, że my cię bykniemy, tylko graj już na no limit 40k i praktycznie po pierwszym performance na no limit 5k, praktycznie rzecz biorąc po tym jak mi mówiłeś
około rok temu, że miałeś config próbkę na free-handed no limit 2K, że wygrałeś z każdym tam w tym free-handed, nawet wtedy z OTB Baronem. Każdy chciał cię stakeować już praktycznie online na wszystkie limity. Teraz jakby zmierzam do tego, też oczywiście to przeszło też na live. Jakby co uważasz sprawiało, że ludzie ci aż tak ufali? Może to, że prędzej chodzi o jakby historię, że nie ma zbyt jakichś rzeczy, gdzie cokolwiek było jakoś nie wiem, że ktoś to się szukiwał, nie ma jakby, właśnie pokażę jeszcze to tak, że łatwo jakby sprawdzić reputację gracza, że wszystko jest ok, plus prędzej właśnie to, że na pewno mi pomógł ten podcast, który miałem z Joe Ingramem, bo tam trochę więcej ludzi poznało historię, moją historię. Też często jest tak, że to może ten staking jest na próbę i łatwo potem zweryfikować, czy ten gracz rzeczywiście jest fair, czy nie. I to może byś na meczu jemu kubek z podobizną Wiktora z dziękuję po angielsku. Na przykład kiedyś Kajtek powiedział tak Dominikowi, że jak Dominiku dostawił jego fanpage, że jak kiedyś będę sławny, to wyślę ci kubek ze swoją podobizną. Ale dobra, teraz jest taka na przykład afera w środowisku High Stakes. Jakby celowo używam tutaj słowa afera, bo to osobiście moim zdaniem narosło prawie, że już do pudelkowych rozmiarów. Mamy tą słynną parę w świecie high rollerów. Kamerzysta, ogarnij się. Christy i Alexa. Którzy no oni ogólnie grają w tym momencie wszystkie high rollery, chyba tam 10-25k, zdarza się, że grają 50-ki, są parą. I oboje są bardzo dobrymi graczami. I ostatnio była sytuacja, kiedy na stole finałowym wspólnym mieli swapa 30% w turnieju. A doszło do sytuacji, w której grano freehandy. Był softplay, tak. I był softplay. Udowodniony softplay na streamie. Znaczy softplay. Była jakby niewystarczające ściągnięcie wartości z układu przez jedną stronę i tak dalej. Co jest definicja softplayu tak naprawdę. No tak, ale no można byłoby to tłumaczyć omyłką, czy... To kobieta według nie zgarnęła, czy... Nie, ona też jest bardzo dobrą pokerzystką. Midstakes regiem wieloletnim, wygrywającym na cashach konfirmiętym. No i ona poza tym tam ostatnio to wygrała w live'ach... Miliony monet. Wygrała też, jak byliśmy w Macau, Herolera za 10k dolarów, tam 600 koła urwała. I jej chłopak, nomen też wtedy wygrał. Innego Herolera. Teraz ciekawe, będę właśnie mało o nich słyszałem. Ale zmierzam do tego, miałem ostatnio, nie nazwę tego dyskusją, ale jakby Justin, znaczy Bonomo napisał bardzo obszerną wiadomość tłumaczącą całą sytuację, opublikował to na Twitterze, w formie Google Doc'a, gdzie każdy może tego całą tą historię przeczytać. No i jakby tam jest postawiona taka teza, jakoby oni powinni oddać wygrane swoje w tym turnieju, jak w jakiejś proporcji tej osobie we freehandy. No bo w czym jest rzecz? Jeżeli mamy ICM faktor i w momencie, kiedy dwóch zawodników szeruje swoje udziały, no to oni ich żetony te poszerowane poprzez ICM faktor są więcej warte od pozostałych żetonów w rozgrywce. Czyli tworzymy tak zwaną sytuację, w której mamy autotrofę. No ale już tam, pomijając kwestię detali, każdy może sobie odnaleźć post Bonomo na jego Twitterze i przeczytać całą tą aferę. Polecam, bo to było bardzo ciekawe. Chodzi mi o to, jak ty się zapatrujesz na te kwestie. Ogólnie słapowania w środowisku high stakes. Wydaje się, że to jest spoko, tyle że właśnie żeby to nie wpływało na to, w żadnym wypadku, żeby to nie wpływało na samą grę graczy. To pomaga zminimalizować wariancje i no, mi się wydaje, że większość graczy no, tego typu właśnie w turniejach szczególnie, to głównie chodzi bardziej o turnieje, że to najczęściej takie rzeczy mają szansę, że ty masz jakiś procent udziału u jednego gracza, gracz ma u ciebie w zamian i to na tej zasadzie, ale nadal każdy jakby między sobą konkuruje i no to jest była bardzo unikalna sytuacja, która jest jakby dziewczyna i chłopak i to tak właśnie aż... To budują wspólny majątek, bo tak, jeżeli no są szczęśliwą parą i będą ze sobą wiele lat... No to jest bardzo właśnie ciekawe, bo dopiero teraz usłyszałem o takiej sytuacji. No ale na przykład dobrze, załóżmy hipotezie, że mamy dwóch regów high stakes, którzy sobie pojechali, swapnęli, no dajmy na to, jedziemy sobie na 25k high rollera, swapujemy po 30%,
trafiamy na stolik finałowy. Moje pytanie, bo tak bardzo orbituje wokół klubu. Czy jeżeli nie softplayujemy w żaden sposób i jesteśmy moralnie w porządku wobec pozostałej części stołu, to czy sam fakt posiadania swapa nie jest już niemoralny? Myślę, że ten swap jest dość duży, 30%. Najczęściej to ma w zasadzie, że to jest jakieś 5%, tak żeby po prostu mieć sweta, jeżeli coś się pojawia. I myślę, że nie, bo to bardziej chodzi o to, że ktoś po prostu kupuje u kogoś udziały i ten kogoś daje swoje udziały w zamian. I to pozwala minimalizować wariancje, jednak to jest też tak, że turnieje są dość mocno wariancyjne i mi się wydaje, że większość graczy coś takiego robi, ale to bardziej w mniejszych procentach. Jeżeli część, to jest dość spora część tego i właśnie ciężko mi cokolwiek powiedzieć, szczególnie, że nie gram jakoś często tych turniejów i mi się wydaje, że nie jestem w pozycji, żeby sobie powiedzieć, co jest moralne, a co nie. To już jest, w sumie tak działa często poker, że tego typu jest, ale to już od tego jest np. sędzia i inni właśnie redzy, że mogą sobie właśnie powiedzieć, że aha, coś tu nie gra, że tu nagle jest jakiś softplay, tego typu akcje się dzieją, no to już wtedy jako community powinno jakieś sobie gracze wyznaczyć, bo szczególnie nie zapominajmy, że większość fieldu to są też inni zawodowcy, szczególnie w takich 20-tkach, 50-tkach i to poprzez to, że oni generują rake, też powinni mieć jakiś wpływ na to, jak ten turniej trwa i co jest dozwolone, a co nie. Także tutaj już powinni jako community coś ogarnąć i często właśnie się sprawia tak, że dużo graczy właśnie niemieckich, którzy są stakowani na te turnieje. No, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. 30% wydaje się dość sporym swapem, to na pewno. Okej, a powiedz mi, jak skoczę zupełnie teraz od tematu. Rok temu Poker Stars ucina system lojalnościowy. Znaczy, no, pozostawia skrzynki, dajmy na to, że jakby nie ma systemu lojalnościowego, nie ma, mówiąc potocznie, rakebacku więcej dla graczy. Wiem, że jesteś osobą, która zaczęła relatywnie późno, nigdy nie miałeś super nowej elity, ale jakby czy uważasz, że decyzja o zmniejszonym rejku, czyli słynne more rake is better, cytując tutaj Daniela Negrano, to dobra zmiana w long termie, czy nie? No, powiem nawet więcej, że już nie było rakebacku na NL1000+, coś koło 2 lata temu. Od początku 2017 roku. Ale to nie było supernowy lead, którą mogłeś, supernowy, nie było, którą mogłeś zrobić nie, na... VPP nie robiłeś na limit 1000 i wyżej. A, tak. Była już zmiana. Już była 2017, tak? Tak, od 1 stycznia 2017 roku. No to oczywiście to jest bardzo katastrofalny ze strony Poker Stars. Po pierwsze, że to mniej stołów się generuje ten rake i mniej graczy ma jakby wpływ, jakby chęć tego, żeby grindować, czyli często jest tak, że kiedyś było na przykład 10 stołów, 5-10, teraz może jest ich ze 3 i mało jest takich, że no, mało jest sytuacji, w których właśnie regowie między sobą walczą. No, jestem pewien, że PokerStars ma bardzo duży team jakby ludzi, którzy odpowiadają za to, żeby przynosić jak najwięcej zysku, no i sobie policzyli, że to jednak dla nich jest bardziej korzystne. No i niestety jest co jest, no i ciężko cokolwiek na to zrobić. Możemy tylko liczyć na to, że pojawi się jakiś konkurent, który pokaże, że można zrobić to w jakiś inny sposób, może party poker. W sumie sporo zmian, które zrobiły, wydają się właśnie być na korzyść graczy i korzyść ogólnie pokera. No, jest jeszcze site Galfonda, który też może trochę ruszy tę branżę właśnie poker roomów online. Jak właśnie środowisko Hastings się na to zapatruje? Czekacie? Czekają, czy... Czekacie, myślicie o tym? Grają tam, gdzie są gry. No... Ale bardziej mi chodzi o Galfonda, o jego pokerbem. Oczywiście, czekamy. Zawsze, szczególnie, że ten Galfond, no to on jest zaufaną postacią właśnie w środowisku Hastings. Jestem przekonany, że sporo graczy na pewno tam zacznie grać. Teraz, tego co się orientuję, najpierw wychodzi beta wersja, w którym nie będzie Hastings. I po jakimś czasie też pojawi się wersja, gdzie będą Hastings i na pewno właśnie inwestując w ten projekt, no to ma jakąś wizję, którą no jestem przekonany, że właśnie jako gracz bardzo inteligentny i mający wiele lat ze sobą gry online, no to dojdzie do jakiegoś ciekawego rozwiązania, jak to wszystko zrobić. Myślę, że dużo takich już ciężkich tematów poruszyliśmy na sam koniec, by sobie pozwolił zadać takich kilka
można byłoby powiedzieć, burkowcowych pytań. Powiedz mi proszę, kto dla Ciebie jako gracza jest największym autorytetem w świecie pokerowym? No to na pewno będzie Timo Fejtruteller, jest bardzo dużym autorytetem. Właśnie nawet wspinałem się po limitach, to się na niego zapatrywałem właśnie jako takiego gracza, który potrafi grać wszystkie gry i zawsze pokazywał bardzo dobre wyniki w takich ciężkich grach, właśnie jak i w 3 Max. Potem też Katia, 19, zawsze był taki mój przeciwnik, od którego kilka razy mocno się odbijałem na NL5K, bo to był taki właśnie gracz, który bardzo dużo grindował i często musiałem z nim walczyć właśnie jak zaczynałem. Też z autorytetów, no powiem, że bardziej mi chodzi o autorytety takie życiowe, typu Bill Perkins, Joe Rogan, to właśnie tacy ludzie, którzy mają fajne poglądy na życie i bardziej w to bym się zapatrywał, właśnie jak Elon Musk, w takich ludzi, bo w sumie jako gracz, no to ciężko powiedzieć, ale może chodzi o to, że kogoś styl gry mi się podoba. Aha, bo w sumie... Czyli jakby rozwinąłeś moje drugie pytanie, miało być pytaniem uzupełniającym poza światem pokera. Czyli... Tak, bo właśnie jako autorytet prędzej bym postrzegał jako życiowego, czyli tam dużo jest właśnie ludzi, którzy sporo osiągnęli i można od każdego się czegoś nauczyć. Także jako typowy pokerowy autorytet, no to bardziej chyba chodziło o to, kogo gra mi się podoba jako właśnie styl gry, bo sam ciężko po prostu od nicknameu zobaczyć, żeby to był jakiś autorytet, bo przecież zbyt dużo się nie... Nie wiesz, kto klika. Tak, tak. Mm-hmm. No dobrze. Wiki, ja z niebrukowcowych, ale takich, które myślę, że wiele osób z community, nawet nie z community, które aspirują, żeby dołączyć do community, chciałoby Ci zadać. Wyobraź sobie, że masz kumpla, takiego, z którym się nie widziałeś od lat. Był młodszy od Ciebie, tam wspólnie na podwórku się wychowywaliście. I on dzwoni, mówi: Wiktor, słuchaj, ja z tego pokera, chłopaki na pierwszym roku Politechniki mi pokazali, podoba mi się to. Tylko słuchaj, ja mam, kurde, nie wiem, dostałem od rodziców trochę kasy, mam ze 100 dolców, mogę sobie wpłacić, nie? I tak kminię, bo jest kilka opcji, albo wpłacę i sam się będę uczył, będę tam sobie kminił po swojemu, albo pójdę do szkoły, które oferują coś takiego jak coaching for profit. Że oni mi dadzą tam bankrola i ty mówisz, wiem co to. I co mu radzisz? Bo faktycznie ty wybrałeś zupełnie inną drogę. Teraz jest multum szkół pokerowych. Tak, nie było. Nieprawda. Też byłeś na początku na coaching. Ale na stopę. Od samego początku wjechałeś na coaching for profit? Znaczy, nie, to było tak, że właśnie miałem na strategii to konto, sobie tam quizy. I potem grałem na NL100. No i właśnie jak na NL100 czułem, że miałem trochę problemów, no to miałem tak na rok umowę właśnie też. Aha. Że... Ale to już w pewnym momencie. Tak, tak, to już jak w miarę... A to, bo teraz tak naprawdę już na czysty start można... Właśnie o tym nawet... Wydaje mi się to bardzo dobrą opcją, szczególnie jeżeli szkoła ma właśnie historię tego, że dużo ludzi udało się tą drogę przejść właśnie od tych niższych limitów, że gdzieś wyżej. No i plus, nie, bo to jest tak jakby jesteśmy jakieś na oceanie i mamy jakąś taką tratwę i to gdzie zażonglujemy, no to tam się pojawimy. To jest takie trochę właśnie wariancyjne, bo szczególnie początkujący gracze nie wiedzą, która wiedza jest dobra, która nie. Mhm. I ciężko właśnie to tak wszystko ogarnąć i często na własnych błędach trzeba się uczyć. Na pewno spróbowałbym przynajmniej jakąś podstawową bazę coś tam ogarnąć, szczególnie, że dostaje się jakieś tam za darmo pieniądze na tych stronach. No i też czasem, tak, jeżeli taka umowa wydaje się, jeżeli ktoś chce właśnie grać i zawodowo, no to jest pewnie najszybsza droga, żeby to ogarnąć, bo masz się od razu na start jakieś cele, to wszystko zrobić, masz się opiekę, no i... Pewnie to jest najrozsądniejsze rozwiązanie, chyba że ktoś jest po prostu na tyle jakby mądry, że może to jakoś wszystko w internecie poszukać, jakoś nie wiem, jeżeli czuje się, że ma się jakiś taki problem, że nie da się czegoś przeskoczyć, no to wydaje się tak, to najlepszą opcją, żeby trochę rozpędzić tą karierę pokerową. A teraz podchwytliwe pytanie, którą ze szkół byś polecał? No oczywiście, że polecałbym Smart Backing i Smart Spin, no to jest wiadomo, że oferujemy
wszystko co grasz samo sobie będzie potrzebował, to też razem na początku dużo na tym czasu spędziliśmy razem z Sołekiem i Tombo. Też tutaj jestem pod dużym wrażeniem tego, co właśnie co chłopaki robią właśnie ze Smart Spinem. Wszystko jest... Pozdrawiamy też Sołek i Tombo. Jakiś shameless plug. Nie no, jest... Co tu mogę dużo mówić? No, w sumie wszystko słowo mówią same za siebie, no to jest... Nie, bardziej właśnie w twoim scenariuszu fascynuje mnie to, ten element, który dzisiaj już wspominałem, że Justowi, jaką miałeś niesamowite szczęście, że trafiłeś na Paulo Otto. Jakby, że na samym początku kariery trafiłeś osobę, która tą tratwą, jak ty to zmetaforyzowałeś, pokierowała ci, że pływałeś po właściwych okręgach. I dużo ludzi na low stakes czy na micro stakes widzi tylko aspekt tego, że część profitu musisz oddać, a nie widzi tego, że na przestrzeni kilku lat no, w tej sytuacji ty dalej bywasz na stakingu, dalej oddajesz część profitu, ale jakby czy się nie opłacało? No. Tak, no oczywiście to jest też, ja miałem z tego, że po prostu miałem dużego fana z gry, często jest tak, że nie liczyłem na początku szczególnie kariery, to nie patrzyłem na pieniądze, tylko na to, że mam im wyżej, tym jest ciekawiej, tym jest, są jakieś duże, większe gry, więcej rzeczy można robić właśnie typowo strategicznych, no i to chciałem zgłębiać, chciałem właśnie poznawać strategię gry i to miałem z tego największą frajdę i wiedziałem, że to robię, to pieniądze przyjdą jakby same, to już nie był jakiś największy jakby nacisk od początku tej kariery. Także mając właśnie dostęp do wszystkich materiałów, do właśnie jakichś grup treningowych, no to jakby wszystko jest potrzebne do tego, żeby dalej się rozwijać jako gracz. No to wydaje się, że parę lat takiej nauki, no to na pewno to jest właśnie mniej wariancyjną decyzją niż na przykład spróbowanie coś na własną, coś właśnie z, no, jak to powiedzieć, indywidualnie coś robić. Ja wiesz, ja ze swojej kariery pamiętam, jak kopałem się z konia na full tilcie, gdzie zagrałem 750 tysięcy rąk na N25, grając 16 stolików na break-even po EV-ce. Ja nie wiedziałem. I nie miałem pojęcia, nie potrafiłem, nie mogło coś do mnie zaskoczyć. I tak naprawdę zmieniłem podejście, zmniejszyłem liczbę stołów. Mówię, wiem, trzeba 20 grać stołów. Ale jakby przychodzę dalej, wiesz, jakby wszedłem w community, poznałem kilku lepszych graczy od siebie, którzy byli życzliwi w stosunku do mnie i mi kilka rzeczy jakby powiedzieli. I tak naprawdę z tego NL25 pierwsze szoty NL200 robiłem po tam 4-5 miesiącach, a przez pierwsze 12 miesięcy kopałem się z koniem, tak? I o to chodzi, że dziś na przykład to jakbym mógł sobie te 12 miesięcy oszczędzić, ale od razu dołączyć do jakiegoś teamu, no to bym zrobił to chciałem. Ale dokładnie, to obydwa o tym samym mówicie, tak naprawdę ten aspekt posiadania community, ludzi, z którymi można pogadać, nie? To strasznie rozwija. To strasznie rozwija, najszybciej ze wszystkich opcji. Materiały szkoleniowe, jeżeli są przygotowane przez profesjonalistów, super, ale jeżeli masz kumpli pokerowych, z którymi na co dzień możesz o czymś tam rozmawiać. Tak, i też takich kumpli, którzy no, rzeczywiście też sami chcą coś zrobić, a nie to, że, jasne, że jest. Nie piszą ci o byłem na początku w wielu jakichś takich grupach, w których może jeden, dwie osoby coś tam właśnie też się starały robić, ale większość no to nie było zbyt właśnie profesjonalne. No i tak z czasem coraz właśnie jakieś lepsze te community się zdarzało, jakiś filtr, że na przykład potem okej, zrobiliśmy coś sami, jakąś grupę, bo tam wtedy więcej było wartościowych materiałów, takich, których na przykład oboje wiecie, że macie jakiś wspólny cel i to właśnie na pewno pomaga, bo to jednak też poprzez rozmowę z innymi często można zrozumieć, jak inni redzy mogą myśleć. Jasne. I też po prostu rozwijać się jako gracz. To... No dobra. Możemy zakończyć. My jako Janis, czyli Just i Banis. Dziękujemy panie Piotrze za ten cudowny pseudonim. Został z nami. Chcieliśmy ci bardzo podziękować za tę rozmowę i za twój contribution w projekt, zarówno nasz, jak i contribution w całej community polskiej. I mamy mały! Wydaje mi się, że fakt, że w polskim środowisku jest taki limitless, motywuje jednak nawet osoby spoza naszych teamów. Myślę, że to jest budujące, bo to jest success story. 4 lata zrobić coś takiego, Wiktor, od zera do milionera jak ty, to jest coś, co jest na bardzo porywającą historią i myślę, że twoja biografia kiedyś będzie naprawdę poczytną książką. A tak jak tutaj Just mówił, chcieliśmy ci zrobić
Malutki prezent. Malutki prezent, bo... Nie mówiliśmy ci o tym. Wiele rzeczy... Także to nie jest udawane zaskoczenie w tym momencie. Wiele rzeczy się zmieniło przez ostatni rok, tak, Macau zdobywa świat, ale pewna rzecz się nie zmieniła. Patrzę na twój przegub i tam jest dalej bieda. Bieda. A sikor musi być, szczególnie jeśli chodzi o the game z kobietami. Nawet my takie zardzewiałe dziady o tym wiedzą. A tak się składa, że na Malcie jest taki bardzo renomowany salon Rolexa. Bardzo przyjemna oficyna. I myślę, że pójdziemy po tego Rolexa i ci go nabędziemy. Wybierzesz sobie Rolexika i tak, taka będzie forma. Bardzo, bardzo przyjemnie. Dzięki chłopaki też. Powiem, że super, szczególnie, że bardzo szybko się to potoczyło i nawet teraz tak jest, że teraz podaję jakiś wywiad. Pamiętam, jak się jerałem, kiedy zostałem jakimś coachem na pokoju, gdzie kiedy byłem, grałem jakieś to NL10 i oglądałem te wideo, to myślałem, że to są po prostu wow, niesamowici zawodowcy i nagle, że zostałem jakiś, nie wiem, trenerem, potem ten blok się rozpędził, jeszcze zacząłem coraz więcej grać, to naprawdę jest takie surrealistyczne. Ja pamiętam, jak z Sojakiem kiedyś siedzimy, patrzymy na Wiktora wyniki i refleksja. Jak nic. Kolejny, co fabrykuje rezultaty, nie? Safael! Alvaro! No widzisz, Wiki, teraz przejdziesz na malciarza. Typy jakieś ci zegarki kupują. Daj. Dobra, panowie, to zdrówko. Ja zbiję kurtuazyjnie pustym Red Bullem z wami. Pustym Red Bullem kurtuazyjnie. Ciach. Dzięki, Wiki, za wywiad. I dzięki wam za oglądanie. Trzymajcie się. Jak podobało wam się, to napiszcie to w komentarzach, bo to jest motywujące w jakiś sposób i postaramy się więcej robić tego typu produkcji dla was. Ciao. Siema.